Sobotni rywal Niedźwiadków to drużyna, która podobnie jak Polonia ma w składzie kilku bardzo doświadczonych zawodników i marzy w tym sezonie o czołowej ósemce, czyli awansie do play-off pierwszej ligi. Dlatego sobotnie spotkanie miało dla obu drużyn bardzo duże znaczenie. Na szczęście Polonia nie zawiodła swoich fanów i po raz trzeci z rzędu wygrała mecz na swoim parkiecie. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. W pierwszych minutach meczu częściej na prowadzeniu byli nawet przyjezdni, którzy w czwartej minucie po trójce niczego wygrywali 9-5. Chwilę później, po 5 punktach z rzędu nieźle dysponowanego Huberta Mazura, był już jednak remis po 12. Od tej pory dominowała Polonia, w której świetne zawody rozgrywał szczególnie wychowanek klubu. 22-letni rozgrywający Niedźwiadków Michał Musijowski zdobył w tym meczu 23 punkty, miał też 7 zbiórek i 8 asyst. To po serii jego punktów i podań do Artura Mikołajki Polonia w końcówce pierwszej kwarty wygrywała już 24-15. Na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy było 40-26 dla gospodarzy. Niedźwiadki grały nie tylko skutecznie w ataku, ale wreszcie dobrze broniły, wyłączając z gry najgroźniejszego strzelca ekipy ze Szczecina. Łukasz Pacocha zdobył w tym meczu tylko 8 punktów. My zaczynamy dojrzewać do tej ligi i te mecze kolejne pokazują to, że nasz potencjał jest coraz większy. Cieszy to, że w tym meczu już zafunkcjonowaliśmy pierwszy taki na poważnie mecz, jeżeli chodzi o to, że gramy jako zespół i to jest dla mnie budujące. Poprawiliśmy zdecydowanie organizację gry w obronie, organizację gry w ataku. Bardzo mocno się pracowali w tym tygodniu. Zespół jest dobrze przygotowany motorycznie, także to wróży, że myślę, że kwestią czasu jest, że też przywieziemy coś, jakieś punkty z wyjazdu. AZS nie zamierzał się jednak poddawać i kilka razy niwelował straty do 5-6 oczek. W 26 minucie było tylko 52-46. Polonia odpowiedziała jednak na ten zryw bardzo dobrą obroną i dwiema trzypunktowymi akcjami Michała Musijowskiego, które na pół minuty przed końcem trzeciej kwarty dały 12 oczek przewagi. Gdy w 32 minucie Niedźwiadki po punktach świetnie dysponowanego Mikołajki wygrywały 64-50, wydawało się, że losy meczu są już rozstrzygnięte. Ale AZS jeszcze raz podniósł się z kolan. Goście zdobyli 13 punktów z rzędu, tracąc ledwie 2, zmniejszyli straty do 3 punktów i wydawało się, że kibiców czeka nerwowa końcówka. W tym momencie trzema znakomitymi asystami popisał się jednak Michał Musijowski. Punktowali też inni panowie M. Miszczuk, Mikołajko i Mazur. No, nam zabrakło zdecydowanie skuteczności w drugiej połowie i w pierwszej. Poprawiliśmy trochę w drugiej obronę, no ale to nie trafiliśmy bardzo dużo rzutów spod kosza i około 12 punktów przegraliśmy 9, czyli powinno być plus 3. No. Ciężko o czymkolwiek powiedzieć, jak nie trafiamy spod kosza. Na 2 minuty przed końcem wszystko więc było jasne. Polonia wygrywała 74-63 i spokojnie wygrała to spotkanie.